Spośród wielu moich wypraw europejskich, które niewątpliwie są moją pasją, lubię wracać do wybranych miejsc. Niewątpliwie takim miejscem, do którego powracam, jest francuskie La Salette. Kiedy jesteśmy na ostatnim kilometrze, już z pewnej perspektywy widać charakterystyczne miejsce w La Salette, a jest to sanktuarium, które znajduje się na wysokości 1800 metrów. Jest to miejsce szczególne, ponieważ kiedy znajdujemy się na tej wysokości, już uświadamiamy sobie, że jest to niesamowite, że wybudowano na tej wysokości sanktuarium, gdzie panuje kult religijny od 1846 roku. Jest to miejsce wielkiego skupienia, kontemplacji, wyciszenia, takiego zatrzymania się we współczesnej rzeczywistości, w zasadzie oderwania się od tej rzeczywistości. Cisza, wszechogarniająca cisza i niesamowite wrażenie, że na tej wysokości będąc, mamy takie poczucie, jest to oczywiście złudzenie, że możemy dotknąć szczytów Alp. Chciałam jeszcze powiedzieć tam o tym, że tą ciszę w zasadzie w La Salette mogą zmącić tylko dzwonki baranków, które się tam wypasają, ale już nie chciałam, żeby to zabrzmiało tak lukierkowo. No dobrze. Drugim takim miejscem, które jest dla mnie szczególne, które robi na mnie nieustające wrażenie, nawet jeśli tam jestem po raz kolejny, to niewątpliwie Alcobaça, miejscowość niezwykle malownicza w Portugalii, najstarszy kościół w Portugalii. Wielkość już samego kościoła robi olbrzymie wrażenie, bo długość tego kościoła wynosi już 106 metrów. Natomiast kiedy wchodzimy do środka, bardzo widzimy surowe wnętrze, ale wypełnione strzelistą, podwójną kolumnadą. I to, co jest bardzo piękne w tym wnętrzu, to oczywiście gra światła i witraży. To, co zwróciło moją uwagę w trakcie zwiedzania, to niewątpliwie kuchnia cystersów. Pod kamiennym stołem przepływa strumień, który łączy się z nurtem koryta rzeki. I przez ten właśnie strumień w tej kuchni cystersów przepływały sobie ryby. W tym zgromadzeniu, w opactwie cystersów, zgromadziło ich się 999. Więc była to dość duża grupa, żeby sprawnie taką grupę wykarmić, trzeba było mieć dobrze zorganizowaną kuchnię z takim właśnie strumieniem z dostawą świeżych rybek.